Jan Pamuła, prezes Zarządu Międzynarodowego Portu Lotniczego Kraków-Balice, jedynego portu regionalnego, który posiada transatlantyckie połączenie, jak również portu, który jest największym wśród regionalnych. Jesteśmy drugim co do wielkości portem w skali kraju po Okęciu, natomiast z regionalnych największym. W roku 2008 przewieźliśmy około 3 milionów pasażerów. Brakło nam paręnaście tysięcy do przewiezienia 3 milionów pasażerów. Uważam, że w dobie symptomów kryzysu, może jeszcze nie kryzysu, jest to efekt niezły, czy nawet powiedziałbym bardzo dobry. Powiem również, że wykonaliśmy plan inwestycji, znaczy założonych inwestycji. Realizujemy wielopoziomowy parking 7-kondygnacyjny, który będzie mieścił około 1200, dokładnie 1191 miejsc parkingowych. Jesteśmy w trakcie przygotowywania projektu terminala międzynarodowego, to znaczy rozbudowa i modernizacja istniejącego terminala. Jesteśmy również w trakcie powołania spółki, dokładnie jutro powołamy spółki odnośnie budowy hotelu czterogwiazdkowego, który będzie miał również od strony kolejki elementy dwugwiazdkowe, to znaczy niewielką ilość pokoi dla nieco mniej zamożnych turystów. To są najbliższe około lotniskowe, czy też takie nieinfrastrukturalne na samym lotnisku budowle, natomiast w roku 2009 chcemy wybudować łącznik między płytą lotniskową i drogą startów lądowań. Chcemy wybudować ścieżki szybkiego zejścia po to, żeby zwiększyć przepustowość drogi startów i lądowań. I chcemy oczywiście poszerzyć płytę postojową, która obecnie ma 9 hektarów, będzie mieć po poszerzeniu 13. Oczywiście to jest warunkowane otrzymaniem od Agencji Mienia Wojskowego terenów, które mamy przyrzeczone, 33 hektarów. Jeżeli chodzi o stronę ekonomiczną, to chcę powiedzieć, że rok zamykamy dobrym wynikiem, ponieważ osiągnęliśmy netto zysku 55 milionów, przy czym już wybudowaliśmy, to znaczy zainwestowaliśmy własnych środków w parking wielopoziomowy powyżej 10 milionów złotych. Czyli rozumiem, że jest Pan zadowolony z tego roku, który się zamknął, tak? Z 2008 roku? To znaczy powiem tak, gdybyśmy mieli jeszcze więcej propozycji czarterowych, to byłbym całkowicie zadowolony, ale to niestety jest wynik działania poprzednich zarządów. Przez 2 lata Katowice nam odbierały czartery, właściwie masowo można powiedzieć, bo niewiele zostało. W momencie, kiedy ja przyszedłem do portu 27 czerwca 2008, to mieliśmy 4% udziału czarterów w przewozie w ogóle wszystkich pasażerów. Udało nam się w ciągu pół roku, bo to można powiedzieć, że udało wszelkimi poczynaniami powiększyć to o 100%, czyli do 8% udziału, ale to nas nie satysfakcjonuje. Natomiast problem polega na tym, że lotnisko jest taką spółką, takim tworem gospodarczym, że nie da się tutaj podejmować decyzji, które dadzą efekty w ciągu 2-3 miesięcy. Na to jest potrzeba roku, 2-3 lat, dlatego że tu sieci właściwie proponują, czy tour operatorzy planują i proponują swoje loty już ze znacznym wyprzedzeniem. Mogę powiedzieć, że dzisiaj już jest właściwie zamknięte lato 2009, prawda? Czy znacznie wcześniej już było zamknięte, ale mimo wszystko staramy się, zmieniliśmy strukturę organizacyjną, trochę bardziej unowocześniamy lotnisko pod względem, nie trochę, tylko dość znacznie unowocześniamy pod względem zarządzania. Jestem ekonomistą z wykształcenia, więc u mnie monitoring kosztów i efektów ekonomicznych odgrywa znaczącą rolę i powiem, że ten wynik, który finansowo osiągnęliśmy, to jest na dzień dzisiejszy, na owe czasy, na problem kryzysu i rozpoczynającego się kryzysu, powiedziałbym bardzo dobrym wynikiem. Nie dobrym, a bardzo dobrym wynikiem. Panie prezesie, z punktu widzenia mieszkańców Krakowa, Małopolski, jakie linie lotnicze, bo to jest dla nich najważniejsze, jakie połączenia w 2009 roku będą oferowały Balice? Naszymi niedomaganiami są czartery, prawda, ale to spróbujemy w przeciągu najbliższych miesięcy czy lat odbudować, bo tego się nie da z dnia na dzień odbudować i taką strategię sobie przyjęliśmy. Nowe połączenia, więc przede wszystkim powracamy do Rzymu, prawda, to za wszelką cenę, dlatego i mamy obiecane, że wracamy do Rzymu. Również jesteśmy na etapie dogrywania połączenia Moskwy, którą już obiecujemy, a która nie była realizowana ze względu na przewoźnika polskiego.
Krakowskiego po naszej stronie, bowiem CenturyLink, który miał latać, no właściwie śladowo istnieje lub nie istnieje. Natomiast jeżeli chodzi o lot, no to nie godzi się tam latać, prawda? W związku z tym staramy poczynania, aby linia rosyjska latała w dwie strony, co zezwolenie musi ULC udzielić, Urząd Lotnictwa Cywilnego, i najprawdopodobniej udzieli. Poza tym mamy połączenia nowe, będziemy mieć nowe, czy już właściwie mamy ustalone połączenia do Kopenhagi. Odnawiamy Kopenhagę z tym, że będzie to Norwegian robił. Bardzo świetne połączenie za 99 zł. No to właściwie wydaje się, że prawie za darmo. No będziemy mieć jeszcze połączenia z Berlinem. Uruchomiliśmy połączenie z Gdańskim nowe i ono będzie kontynuować. Oczywiście Poznań i Bydgoszcz. Prawda? Poznań i Bydgoszcz. I jak mówię, no starania nasze trwają jeszcze intensywne o nowe połączenia takie jak Lizbona na przykład, prawda? Takie jak Baku na przykład, prawda? I rozmowy one trwają. Panie prezesie, lotnisko w Pyrzowicach bardzo się w ostatnich latach rozwinęło. Czy państwo jesteście bardziej skłonni powiedzieć, że to jest współpraca z Pyrzowicami, czy bardziej rywalizacja? Nie, no na pewno współpracy nie ma i ja ubolewam nad tym, ale no tak jakoś się złożyło, że nie respektuje lotnisko w Pyrzowicach takiej przyjaznej współpracy, prawda? Natomiast my się nie obawiamy Pyrzowic, dlatego, znaczy z jednej strony ja powiem tak, no my się bardzo cieszymy, że mają Małopolanie, mają Ślązacy, mają południe Polski, tej części ma do wyboru dwa duże lotniska regionalne, z których może odlatywać, przy czym powiedziałbym tak, no że porównywanie, to często słyszę od dziennikarzy, że porównują Pyrzowice z Balicami, no to są dość nieporównywalne lotniska, prawda? Po pierwsze, aglomeracje są różne, prawda? Tu przewodzą oczywiście Pyrzowice, mają większe możliwości rozwoju, bowiem 7-8 milionów ludzi w niedużym obszarze, prawda, skupionych wokół i my na to możemy 2 milionami, 2,5 odpowiedzieć, ale to jak pan widzi, w ogóle nie ogranicza naszego rozwoju, wręcz przeciwnie. Będziemy działać również, aby pozyskiwać pasażerów ze Śląska, co już się dzieje zresztą, bo od nas latają ludzie ze Śląska i powiem nawet tak, że z Katowic i Gliwic to jest lepsze połączenie przecież do Balic niż do Pyrzowic samochodowe, prawda? Czy dojazd samochodowy i nam przeszkadzało w 2008 roku bardzo zamknięcie obwodnicy. Ludzie dojeżdżali do bramek i właściwie nie wiedzieli, jak do Balic dojechać, mając 500 metrów do przejechania. Widząc lotnisko, nie wiedzieli. W tej chwili obwodnica jest otwarta i zachęcam wszystkich ze Śląska, którzy chcą korzystać z naszego lotniska, bowiem jest bardzo dobry dojazd, bardzo dobry komunikacyjnie, a jeszcze za rok będą mieć komfortowe warunki parkowania samochodu, bo jednak ten wielopoziomowy parking, bardzo nowoczesny, elektronicznie sterowany, będzie estetycznie ładny i bardzo funkcjonalny, jeżeli chodzi o parkowanie tam samochodu. To po pierwsze. Po drugie, proszę zobaczyć, nasze lotnisko jest jednak tym lotniskiem, na którym lądują no, sieciowi przewoźnicy z całej Europy, prawda? Bardzo poważni sieciowi, w przeciwieństwie do Pyrzowic oczywiście, tak, gdzie oni nie mają tylu sieciowych, w ogóle nieporównywalne są z ilością sieciowych przewoźników. No jeżeli chodzi o low-costowych, też mamy ich więcej. Jak mówię, jesteśmy dużo słabsi, jeżeli chodzi o czartery, ale to nadrobimy i to obiecuję Pyrzowicom, że na pewno nadrobimy i opowiadanie przez dziennikarzy, że już nas wyprzedzili, no jest co najmniej, no powiedzmy śmieszne, tak, bo jednak ponad 500 000 pasażerów jeszcze z różnicy między naszymi lotniskami, mimo możliwości potencjalnych Pyrzowic dużo większych, prawda, większej. No i po trzecie chciałbym powiedzieć, że nasze lotnisko idzie w rozwoju w kierunku nie ścigania się z Pyrzowicami, bo tutaj każdy ma prawo powiększać, dynamicznie zwiększać. Natomiast idziemy w kierunku zrobienia lotniska bardzo eleganckiego, europejskiego. I to proszę zobaczyć na naszą strategię chociażby inwestycji. To idzie właśnie w tym kierunku, że to lotnisko ma być eleganckie i wygodne dla pasażera. Prawda? Takie no już naprawdę europejskie.